Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest sobota, jest już godzina 11:30. Ja czekam na Pawła i zaraz jedziemy. Najpierw jedziemy do mojej babci, która już na nas czeka. Tak wiecie, w odwiedziny, zawiozę jej trochę pomidorów i swoich, bo wczoraj nazbierałam bardzo dużo. No i potem jedziemy na zakupy do Biedronki, do Action chcę jechać, bo chcę sobie statyw kupić do telefonu, bo sobie wcześniej kupiłam taki w centrum chińskim za całe 7 zł, no i on ledwo, aż mi lata cały ten aparat, ledwo to się trzyma, takie badziewie, rozwaliło się. No i zabieram Was ze sobą, nie wiem, czy tam coś u babci będę nagrywać, pewnie nie, ale może coś tam w sklepie zobaczymy, może coś tam kupię fajnego, jakiś haul nagram, czy coś, zobaczymy. A i w ogóle do tego Action chcę jechać, bo Laura miała w tygodniu, we wtorek miała urodziny i jutro robimy taką małą imprezkę, taką rodzinną. I chcemy kupić jakieś balony, jakieś dekoracje, coś tam, wiecie. No, nie będzie to jakaś duża impreza, taka, wiecie, skromna. No, ale dekoracje muszą być, nie? No, dobra. To zapraszam Was do oglądania. Laura się pyta, znowu nagrywasz? Słuchajcie, już tak jeszcze Wam powiem na szybko. Już zrobiłam się dwa prania, posprzątałam prawie generalnie, żeby jutro nie mieć nic do roboty. Przy niedzieli. Jak wrócę, to sobie z tych pomidorów, które pozrywałam wczoraj, zrobię taki przeciel w blenderze i zrobię pomidorową, bo miałam zrobić rosół na jutro, ale ze względu, że mam dużo tych pomidorów i nie przyjemy ich sobie pomidorową, taką z własnych pomidorów, więc będzie dobra. No. I tak. O, Laura sobie tutaj tańczy. Chce się pokazać? Nie. Nie chce się pokazać. O! Jeszcze musimy się uczesać, bo jest... Przywitaj się. Powiedz dzień dobry. Dobra, idę ją uczesać, bo jest jeszcze nieuczesana. I zaraz jedziemy. Dobra, słuchajcie, my jesteśmy w Jankach. Pod Julą i Paweł poszedł do tej Julii, bo szuka kosy, a ja sobie siedzę tutaj, jest taki plac zabaw mały i siedzę na tym placu zabaw, bo w tej Julii tam dla mnie to, wiecie, nic nie ma. No i chyba pójdziemy do tego Oszą, tam na sklep zobaczymy szkolne rzeczy, jakie będą, może coś tam się kupi. No, a miałam dzisiaj jechać ogólnie do czego? Do... Gdzie miałyśmy dzisiaj jechać? A, do Action. Nie wiem, czy pojadę, bo już jest godzina 17. Długo nam się zeszło trochę. Zobaczymy. Nie wiem, czy ja Wam mówiłam w ogóle, skąd ja pochodzę, bo tak mówię Wam, że jestem w Jankach, więc ja... Boże, zasłoniłam. Więc ja pochodzę z Mazowieckiego. No. Z powiat Grodziski. A resztę może kiedy indziej Wam powiem. Dokładnie, z jakiej miejscowości. No. Więc tak. Dobra, to się dzieje. Wyłączam. Hejka, kochani. My już wróciliśmy z zakupów. Byliśmy w Action. Trochę kupiłam rzeczy, ale nagram Wam po prostu haul zakupowy z tego Action, bo trochę tego jest. W Biedronce tam nic specjalnego nie kupiłam. No, Paweł sobie kosy nie kupił, bo nie było, więc chyba tylko tart mu został, albo jakiś taki mały sklepik, nie wiem. I co? I co, Amelka? I to, że nagram Wam haul z Action. Jutro. Jutro, bo chciałyśmy nagrać go właśnie teraz. Już pół nagrałam tego haula, ale moja Amelka mówi do mnie, że jakieś tam światło pada, źle widać, więc przerwałam to i poddaję się, bo jest 20:30. Idę Laurę kąpać, robić kolację i sobie trochę odpocząć, bo jutro robimy urodziny Laurce. Kupiliśmy trochę balonów i tak dalej. Na pewno Wam to pokażę. No. Tak, ale Laura, nie zdradzaj, to będzie dopiero jutro.
A w następnym filmie będzie Haul z Action. No, więc dobra. Dzisiaj jest sobota, już mówiłam. A jutro zobaczymy, co przyniesie dzień. Poniedziałek, popołudnie, godzina 14. Ja już ledwo żyję. Wszystko tak, posprzątałam, ogarnęłam po wczorajszej imprezce, ale nic nie nagrałam wczoraj, bo nie miałam kiedy, wiecie, obiad, ciasto, kawka i tak dalej. No i dzisiaj sobie już posprzątałam, dwa prania zrobiłam. No, zjedliśmy obiad. Zostało nam zupy wczorajszej, to żeśmy zjedli. Tej pomidorowej zrobiłam z tych pomidorów, bardzo dobra zupa wyszła. Trochę dzisiaj fryzura nie taka, ale dzisiaj, wiecie, domowo. I co? Co chciałam powiedzieć? A i w sobotę byliśmy w tych Jankach i nie byłam na sklepie, bo było tyle ludzi, że nawet nie było gdzie zaparkować. To tam tylko Paweł poszedł sobie do Julii i tam gdzieś tam coś tam popatrzeć. No, więc nic nie ten. No, z tego Action byłam, to wam haul nagrałam, to któregoś dnia puszczę ten haul. I co? No i dzisiaj przyszedł do nas kurier z książkami do przedszkola dla Laury. To wam zaraz pokażę. O, zobaczcie, poczekaj. O, takie książki kupiłam Laurze do przedszkola. Poczekaj. W takim pudełku. Cztery części są. Wiosna, lato, chyba jesień, zima. Czy tam odwrotnie. No. I ten z nowej ery. I tu jest taki jeszcze mój zeszyt. Taki pięciolatka. No i za ten zestaw zapłaciłam 130 zł. O, więc tak. O, i Laura dostała taki zestaw Lego. Taki i taki. O, i cały czas sobie tutaj siedzi i układa i się bawi. Jedna nie może dzisiaj wyjść na dwór, bo deszczyk pada. W ogóle u nas jest taka pogoda, pada deszcz. No, pada deszcz i zimno jest i lipa. I chyba lato już się skończyło, powiem wam. No i powiem wam, że chyba się lato skończyło, bo jest zimno, właśnie pada. Pada deszcz. 15 stopni jest. No, ale może jeszcze wrzesień będzie w miarę jakiś, wiecie, ciepły, ładny, więc jeszcze się może pocieszymy trochę słońcem. Nie? No. Nie lisz. Muszę wam nagrać... Sonia! Muszę wam nagrać kiedyś, jak ona śpi na poduszce ze mną. Koniecznie. Byście zobaczyli, jak ona śpi. Tak? Śpisz na poduszce? No tak.
słuchajcie, jeszcze przyszedł mi alert pogodowy, że bardzo duże opady deszczu mają być, więc po prostu nie wiem. Masakra, no masakra. A my pijemy sobie kawkę, my ciasto. No i oglądam sobie Ukrytą Prawdę. Już pokazywałam, zrobiłam zdjęcie. My już wróciliśmy, słuchajcie, z Janek. Rano pojechaliśmy do Oszą. O 8 już byliśmy. Chciałam pokupować trochę rzeczy do szkoły, do przedszkola, bo w sobotę jak byliśmy, to było tak dużo ludzi, że po prostu nawet na ten sklep, wiecie, nie weszłam. To chyba Wam wspominałam. Dużo do szkoły nie kupiłam, bo było przebrane. Nie było zbytnio wyboru. Amelka sobie chciała kupić plecak, ale nie kupiliśmy, bo ona chciała taki zwykły, cienki plecak, żeby on był duży, ale był lekki, bo ona ma torbę taką oryginalną. Dostała tam w zeszłym roku na... Nie, 2 lata temu dostała. No, chyba na urodziny ją dostała. Ale ona jest niewygodna, bo jak dużo książek, teraz jej jeszcze trzy przedmioty dochodzą, to wiecie, na ramieniu zakłada, to po prostu cała wisi. Jej ta torba tutaj i ciężar jest, więc chciała... I plecak też ma, ale już ma plecak taki, wiecie, z flamingami. Ona by chciała już taki bardziej młodzieżowy, ale sobie nie wybrała, ale to jeszcze jest czas, jeszcze może gdzieś tam podjedziemy w sobotę, może w niedzielę jest handlowa, może coś tam jeszcze, może coś tam dokupię. A w ogóle stwierdziłam, że w tym roku nie będę kupowała dużo do szkoły, nie będę szalała. Wzięłam sobie tylko parę tam, wiecie, zeszytów, ale to Wam chyba nagram właśnie osobno haul zakupowy. Bo wiecie co... Ja się boję, że znowu te szkoły zamkną. I po co to szaleć, po co to kupować, nie wiadomo jakie tam plecaki i tak dalej. Jak ich zaraz pozamykają, będą znowu w domu siedzieć, a na przyszły rok znowu będzie chciała coś nowego i ten, i wiecie. Więc jak się jakiś plecak taki trafi za rozsądną cenę, to ok, ale nic takiego firmowego, oryginalnego do szkoły jej nie będę kupować, no bo to nie ma sensu. A nawet gdyby mieli nas nie pozamykać znowu i tych szkół nie zamkną, to wiecie, w każdej chwili można podjechać do pierwszego lepszego sklepu i taki plecak fajny, oryginalny kupić i ten i będzie spoko. Więc dobra, pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Tak po prostu, wiecie, przy okazji, jak już byłam, to po prostu kupiłam. Kupiłam dla kota karmę z Auchan. Auchan się pisze, Auchan się czyta. Odwrotnie. Auchan się pisze, Auchan się czyta. Nie, dobrze powiedziałam. Tak mi się zresztą wydaje, nie wiem. Dobra. Karma dla kotów z rybą, 2,50 koło 3 zł. Nasz kot jest bardzo wymagający, słuchajcie. To jej od razu otworzyłam i ona to zjadła. Z Biedronki nawet nie tknie. Z tego, z Lewiatana, jak jadę do Lewiatana, jej kupuję, też nie tknie chrupek. I tak samo wzięłam jej puszki takie z dynią i z marchewką. 3 wzięłam na spróbunek. Z dziczyzną i zdrobiem. Też tej samej firmy po 2,30. Zobaczymy, czy zje, bo puszek z Biedronki nie tknie. Tak samo, tylko saszetki. Saszetki to zjada. Z Rossmana saszetki zjada. Z Lidla to tak. Wszystkie saszetki ogólnie zjada, ale puszek to absolutnie nie. Dobra. Kupiłam sobie, słuchajcie, balsam regenerujący z olejkiem arganowym i kreatyną do włosów. To jest firma, nie wiem jaka to jest firma, słuchajcie, Romantic, Professional, jakaś taka, 850 ml za 15 zł. Bo ja mam włosy bardzo, słuchajcie, zniszczone, ja dużo prostuję, chociaż teraz już prostuję trochę ich mniej. Jak umyję, to je wyprostuję i potem sobie odpuszczam. Kiedyś prostowałam je codziennie. Nawet ich teraz przestałam już suszyć. Schną, tak wiecie, same po prostu schną. No ale dużo farbuję, ja bardzo dużo włosów farbuję i też sobie dzisiaj farby kupiłam, ale farbuję, bo po prostu bym miała siwe.
po rodzinie. Matka moja ma siwe włosy, całkowicie jest siwa, więc ja bym miała tak samo jak i ona, więc ja się dużo farbuję. Ostatnio chciałam sobie te włosy obciąć, zrobić sobie, wiecie, boba, ale zrezygnowałam, mówię, może sobie kupię jakiś fajny szampon i trochę taki lepszy i może te włosy mi odżyją jakoś, zobaczymy, jak nie, to wiecie, obciąć się można zawsze. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki szampon, chociaż ja go mam pierwszy raz, ja go nigdy nie używałam. 15 zł, no to wiecie, że no to nie jest jakaś tam super suma, bo chciałam sobie kupić zupełnie jakiś inny, ale tam też nie było wyboru. Bo w ogóle chciałam sobie kupić szampon taki z takich lepszych w Rossmanie, nie byłam w Rossmanie, że byłam na sklepie w tym Auchan, to sobie wzięłam ten. Dlaczego go wzięłam? Dlatego, że pisze, że jest polecany przez fryzjerów. A jak ja pójdę do fryzjera i fryzjer mi umyje tymi swoimi szamponami włosy i tak dalej, to one są super miękkie, no są idealne. I tak samo sobie wzięłam maskę regenerującą tej samej firmy do włosów, 500 ml, i ona kosztowała też 15 zł. Tylko że wiecie co, ja się pomyliłam, bo ja myślałam, że tak, to jest maska, to wiedziałam, a tu po prostu przeczytałam, że olej, coś tam, ja myślałam, że to jest szampon, a to jest balsam, więc muszę sobie teraz jakiś szampon też taki lepszy dokupić, nie tam jakiś tam nie Dav czy coś, bo to na mnie nie działa, zupełnie jakiś taki innej firmy, nie wiem, czy z tego były szampony, no dobra, mój błąd, zobaczymy, kupiłam dwa takie dezodoranty, no po, ja wiem po ile one były, po 5 zł chyba. Trzy paczki wzięliśmy dla królików siana. O, póki co nie mam swojego, bo mam zamiar, wiecie, jakąś łąkę tutaj gdzieś tam trochę, żeby mi Paweł skosił i sobie ususzę i będę miała swoje siano na zimę dla nich. Żwirek. Dla kota go nie używam, dla kota używam żwirek z Lidla, jest najlepszy. A ten używam dla królików, bo tamtego króliki nie mogą, one mogą tylko ten, ten żwirek drewniany. To. Kupiłam sobie, słuchajcie, buty, takie zwykłe trampki, na podwórko, do latania szybko do samochodu, do szkoły, do przedszkola, nie tam jakieś tam nie wiadomo co do wyjścia i one kosztowały 65 zł. A ja je kupiłam za 30, bo była promocja. I Amelka sobie wzięła takie z panterką, fajne, białe, też takie do latania, za 4 dychy. I jeszcze sobie kupiłam farbę, wziąłam sobie taką ciemną tej firmy, bo farby to ja raz kupię taką, raz kupię siaką. Ostatnio położyłam sobie garniera, to mi tutaj właśnie odrosty wyszły takie czerwone. No źle mi się pokryły, to teraz sobie wzięłam paloną kawę, żeby mi odrosty wyszły ciemne. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Na pewno będzie lepiej niż jest teraz. I trochę tych rzeczy, wiecie, do szkoły, ale to Wam pokażę w następnym odcinku. Może jeszcze coś dokupimy do szkoły i do przedszkola, jeszcze buty. Dzieciakom muszę kupić tak dalej, tam na sklepie nic nie kupowałam, bo nic naprawdę nie było. Jeżeli coś tam dokupię, to Wam na pewno pokażę w osobnym filmie, a jeżeli nie dokupię i będzie tego mało, to po prostu Wam pokażę w jakimś tam vlogu, co kupiliśmy. I tak, i co? Idę wstawiać pranie, robić szybko obiad, bo jest godzina już 14. Jeszcze muszę iść podlać pomidory, bo dwa dni nie podlewałam. Wczoraj też nie podlewałam ich, bo cały dzień padało, to mi się nie chciało w ogóle nawet do tej szklarni tam iść, więc polecę zaraz je podlać, szybko zrobię obiad, wstawię jeszcze sobie jedno pranie, troszeczkę sobie jeszcze ogarnę, no i jutro zaczynamy przygodę z przedszkolem, jutro jest środa i tak, środa, czwartek, piątek na 10 do 12 na 2 godziny idziemy z Laurą do przedszkola na takie dni zapoznawcze i my rodzice możemy być, w sensie nie wiem czy Paweł ze mną pójdzie, czy zostanie w domu, bo niby po co on tam potrzebny, po co takie zgromadzenie tam robić, więc ja pojadę z nią sama, ja tam mogę z nią być właśnie i nie wiem jakie to będzie w zasadzie, prawdopodobnie to będzie tak, że
że pani po prostu te dzieci biorą do sali, przyzwyczają ich do siebie, a my rodzice siedzimy gdzieś tam sobie obok w jakiejś innej sali, czy tam gdzieś na dworzu. Mam nadzieję, że nie będzie padać. W razie co, jakby tam dziecko zatęskniło czy coś, to my jesteśmy blisko. Poza teren nie wychodzimy, tak nam mówiła na zebraniu pani dyrektor, więc zobaczymy. Trzymajcie kciuki za Laurę, bo nie będzie łatwo, to ja już to wiem. No i tak, i co? No i może mam coś tam z tego przedszkola pokażę, zobaczę, czy mi się uda nagrać i będę z tym telefonem, wiecie, latać, operować, bo... No bo nie. Dobra. Dobra, nie przedłużam, słuchajcie, nie wiem, co z tego vloga będzie, on jest taki mieszany z paru dni. Taki, wiecie, miszmasz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnych moich vlogów. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa!